Moje drogie dziecko, zawsze bardzo uważnie przyglądam się tym wszystkim chwilom w Twoim życiu, kiedy widzę Twój smutek, kiedy widzę Twoje opuszczenie, kiedy widzę wszystkie te momenty, kiedy ogarnia Cię zwątpienie. Wiem, że szukasz wtedy czasami wręcz panicznie jakiegoś pocieszenia. Zazwyczaj Twoje oczy, Twoje serce zwracają się tam, gdzie nie można go znaleźć. Gdzie znajdujesz tylko coś na chwilę, coś, co cię tylko na moment oderwie, zaspokoi, uciszy, załagodzi, ale potem wszystko wraca. Tak się dzieje dlatego, że jest tylko jeden, który może cię naprawdę pocieszyć. Ten, który ma na imię Pocieszyciel. Tak jak obiecał mój syn, nieustannie go posyłam. Nieustannie jest dla ciebie dostępny Święty Duch Pocieszyciel. Dlaczego tak mało z Niego korzystasz? Dlaczego tak rzadko się do Niego zwracasz? Dlaczego tak mało Go szukasz, tak nieintensywnie próbujesz z Nim być? Spróbuj zawsze wtedy, kiedy jest Ci smutno, jeżeli tak dzisiaj będzie, tego dzisiejszego dnia, kiedy będziesz zawiedziony, rozczarowany, kiedy będziesz opuszczona, zostawiona, kiedy nadzieja w Tobie zgaśnie, wzywaj Jego imienia, wzywaj Jego obecności. Spróbuj chociaż na chwilę stanąć w Jego świętej obecności i prosić Go o pocieszenie. Dlatego, że On jest nieustannie gotowy. Mój Święty Duch nieustannie jest przy Tobie i chce Cię pocieszać. A On jedyny jest Pocieszycielem, który może zaspokoić Twoje potrzeby, który może sprawić, że rzeczywiście pocieszenie pełne przyjdzie. Niech ten dzisiejszy dzień będzie dniem wołaniem o Pocieszyciela. On jest dla Ciebie i czeka na Twoje wołanie.